Dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja. W Lubaniu pojawili się przede wszystkim miłośnicy prac w ogródkach i na działkach. Firmy zaprezentowały szeroki asortyment drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Kupić można było sadzonki kwiatów i warzyw, sprzęt do pielęgnacji ogrodów i trawników. Nie zabrakło też stoisk z architekturą ogrodową, systemami grzewczymi i narzędziami budowlanymi. Oferowano również doradztwo rolnicze w zakresie modernizacji gospodarstw czy dopłat bezpośrednich. W programie znalazł się też kiermasz pszczelarski, a w niedzielę odbyła się konferencja pszczelarska. Na gości czekała, jak zwykle oblegana, mała gastronomia oraz wesołe miasteczko dla najmłodszych.